Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Poczekamy jeszcze dosłownie chwileczkę, żebym mogła się Państwu przedstawić i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Będę wdzięczna za informacje tutaj w komentarzach, czy wszystko jest widoczne, czy mnie Państwo słyszą. Ja tylko mam taką, tutaj zastanawiam się, gdzie będę widziała Państwa komentarze. Czy będę Państwa komentarze widziała na Facebooku, czy na... O, jest! Dziękuję bardzo. To jeżeli wszystko jest OK, to ja tylko pozwolę sobie również udostępnić tego live'a u siebie w mediach społecznościowych, bo jest to też ważne dla mnie. I... I już z Państwem rozmawiam. Jeszcze mamy tutaj. Dobrze, jestem. Dzień dobry. Jeżeli widać i słychać, to zaczynamy. Możliwe, że ja będę miała tutaj towarzystwo, ponieważ mój kot, który spał od 2 godzin, właśnie do mnie wyszedł. Hej. Ja nazywam się Justyna Pargieła, jestem ziolarką, fitoterapeutką, jestem towaroznawcą ziolarskim, kosmetyków żywności funkcjonalnej, a także jestem naturopatą, czy naturoterapeutą tak naprawdę. I specjalizuję się od już kilku ładnych lat przede wszystkim w promocji tak zwanej dzikiej kuchni. Tak zwanej, bo ja teraz Państwu powiem, że no właściwie to nie jest żadna dzika kuchnia, ale to jest taka nazwa, która przyjęła się i jest najkrótszym określeniem wprowadzania do swojego codziennego żywienia roślin, które nie są uprawiane, czyli roślin z tak zwanego stanu naturalnego. Od 5 czy 6 lat, już trudno mi jest to policzyć i to też chyba nie jest istotne, prowadzę swoje działania edukacyjne pod nazwą Dzicze Jemy. No i osoby, które mnie już troszeczkę znają, bo widzę, że mam tu przyjemność, że też są osoby, które mnie już znają, właśnie edukuję, żebyśmy mogli razem dziczeć. Ale w tym absolutnie pozytywnym tego słowa znaczeniu i zajmować się właśnie dziką roślinnością jadalną. W ramach wstępu powiem Państwu, że w Polsce roślin, które występują w stanie naturalnym i mogą być żywieniem, wedle różnych źródeł jest między 800 a 1000. Używanych obecnie w taki sposób, że jadamy rośliny nieuprawiane, właściwie są dwie. Jest to szczaw, nie powiem, że szczaw i mirabelki, jest to szczaw i chrzan, czyli to są te rośliny, które stale goszczą w naszej diecie, a z zasady są roślinami nieuprawianymi, tylko takimi, które rosną właśnie naturalnie, albo dziko. To, co macie Państwo na slajdzie, to jest taki plan wstępny naszego spotkania i roślin, o których chcę Państwu troszeczkę opowiedzieć, w ramach zachęty do tego, żeby je po prostu wprowadzić do swojego codziennego żywienia czy do diety, chociaż tutaj też wiem, że są różne skojarzenia, jeżeli chodzi o dietę.
To, co jest, proszę Państwa, najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rośliny, które występują naturalnie, otaczają nas, czasami rosną na naszych trawnikach, rosną w pobliżu naszych domów. Często rośliny, z którymi walczymy w ogrodzie, czyli traktujemy je jako chwasty, są bardzo cenną żywnością, tak zwaną żywnością funkcjonalną, którą możemy wprowadzić do swojego żywienia na co dzień, bardzo podnosząc funkcjonalność naszej diety i odżywczość. Dlaczego tak jest? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli mamy warzywa, które są uprawiane i uprawiane są czasami, no, szczególnie na żyznych glebach, wiele lat w jednym miejscu. No, bo mamy gospodarstwa ogrodnicze, mamy tereny rolne, ja wśród takich mieszkam, więc ja te tereny mam tak naprawdę pod nosem, brzydko mówiąc. Oczywiście, że dostarczane są do gleby wszelkie możliwe substancje odżywcze, takie, czy są dostarczane są nawozy po to, żeby rośliny miały z czego korzystać, żeby osiągnąć odpowiedni wzrost, ale te rośliny uprawiane to są rośliny, o które my specjalnie musimy dbać. Czasami jest tak, że uprzemy się na to, żeby pewne rośliny uprawiać, bo mamy taki pomysł, że tego potrzebujemy i to jest ważne, i nie do końca bierzemy pod uwagę te właściwe predyspozycje danego miejsca. Kończy się to tak, że owszem, mamy plony, mamy zbiory, ale te rośliny nie zawsze są w swojej największej mocy składników. Ta moc tu się pojawiła w tytule tego slajdu, proszę Państwa, wiosenna zupa mocy z 9 ziół. Ja zaraz powiem o niej troszeczkę więcej, bo to jest fajny taki wątek, żeby idąc krokami tej zupy, wprowadzać właśnie rośliny do swojego żywienia. Bardzo Państwa przepraszam, jest z nami Lula. I w stosunku do warzyw uprawnych, bo taki był główny wątek mojej wypowiedzi, rośliny, które rosną naturalnie, czyli o które my nie dbamy, które muszą sobie same poradzić z suszą, z niedoborami wody, z czasami takim nachalnym sąsiedztwem innych roślin obok, rośliny muszą sobie tą swoją część terenu i gleby, i słońca, i wody wywalczyć. Te rośliny po prostu są silniejsze i one zarówno energetycznie, czasami też kalorycznie, ale przede wszystkim tak zwaną gęstością odżywczą są o wiele cenniejsze dla nas. I to obserwuję i obserwują wszystkie osoby, które kiedykolwiek były u mnie na warsztatach, czy które gdzieś jakby zachęcam do wprowadzenia tych roślin do diety, zauważyły, że tymi dzikimi roślinami jadalnymi my się szybciej najadamy. Mimo tego, że w takim potocznym mniemaniu są to tylko chwasty i tylko liście, to okazuje się, że one nie dość, że potrafią być bardzo smaczne, to są dla nas bardziej odżywcze. I określenie gęstości odżywczej pojawia się coraz częściej również w różnego rodzaju badaniach na uniwersytetach, czy pojawia się w opisach także tych roślin, i warto, żebyśmy mieli świadomość, że te rośliny, które są z naturalnego stanu pozyskiwane do jedzenia, są dla nas bardzo cenne. I tak, nie będę Państwu mówiła tak zbyt ogólnie, powiem o konkretnych roślinach, o takich, które możecie sami pozyskać, i powiem, jakie ekstra wartości odżywcze dzięki nim zyskacie i wprowadzicie do swojego menu. Co jeszcze jest ważne, co muszę powiedzieć, to jest to, że te rośliny były w diecie naszych przodków i były obecne jako normalna żywność, czyli one nie były dla nich chwastami, no może czasami, ale były też używane w codziennym żywieniu w bardzo różny sposób. Były na przykład robione na nich właśnie zupy, i tutaj to jest doskonała forma do wprowadzania właśnie
powiedzmy chwastów, czy tych dzikich roślin jadalnych do diety, dodanie ich do zupy, takiej, którą często jadamy, na przykład do cebulowej, czy do jakiejkolwiek innej zupy, ponieważ ona tylko delikatnie nam zmienią smak tej zupy, ale rozpuszczone w wodzie witaminy, minerały, substancje odżywcze nas wzmocnią i odżywią i my z nich doskonale skorzystamy. Nie wszystkie z tych roślin możemy jadać na surowo. Ja z tych, które macie Państwo na ekranie, powiem, które możemy jadać na surowo, a które nie i dlaczego. Ale gdyby ktokolwiek z Was nawet te 9 roślin wprowadził do swojej diety, to czasami jest to o 20-30% rozszerzenie swojej, inaczej, to jest powiększenie bioróżnorodności naszej diety. I jednocześnie dajemy szansę na skorzystanie z innych źródeł witaminy C, potasu, magnezu, żelaza, bo nasze ciało też lubi, jeżeli się nie nudzi w sensie pobierania substancji odżywczych, jeżeli wprowadzamy różne źródła właśnie witamin i minerałów, a nie przez lata na przykład jadamy tylko jeden rodzaj sałaty, czy jeden rodzaj cykorii, tak? Czy jeden rodzaj zielonych liści na przykład, które są wyjątkowo cenne. To oprócz tego, że te chwasty dają Państwu szansę na właśnie zwiększenie ilości zielonych liści w diecie, bo to głównie są zielone liście, to jednocześnie dajecie szansę na skorzystanie waszemu ciału z innych źródeł witamin i minerałów, w innych proporcjach, w innych jakby współdzielonych witaminach i minerałach. A przy okazji, proszę Państwa, to ta dzika kuchnia to jest wspaniała przygoda, ponieważ spędzamy więcej czasu na łonie natury, bardziej poznajemy nasze najbliższe otoczenie, czyli poznajemy właśnie zaprzyjaźniamy się bardziej z trawnikiem, zaprzyjaźniamy się bardziej z tą dziką częścią ogrodu, czy z chwastami, które usuwamy z ogrodu jako intruzów. W momencie, w którym zdobędziemy trochę więcej wiedzy, okazuje się, że to w ogóle nie są intruzi, tylko to są bardzo cenne rośliny, które możemy po prostu zjadać. Co jeszcze? Ja tutaj celowo omijam słowo zioła, chociaż wszystkie z roślin, które Państwu powiedziałam, są ziołami, ale za zioła uważa się te rośliny, które mają ekstra działanie prozdrowotne, w sensie leczenia jakichś chorób, znaczy leczenia. Leczenie zostawiamy tutaj typowo branży medycznej, ale używając zioła w postaci naparów czy suszu, oczekujemy konkretnych działań prozdrowotnych. Te same rośliny używane jako jedzenie będą nas odżywiały jako żywność. I tutaj chciałabym też, żebyśmy to rozróżnili, bo te same rośliny możemy używać fitoterapeutycznie, i tym też się zajmuję, ale możemy używać je właśnie po prostu w posiłkach jako żywność. Jako przykład Państwu powiem pietruszka, tak? Pietruszka, warzywo, które Państwo znacie i używacie jako przyprawa. Pietruszkę używamy smakowo, ponieważ poprawia nam smak i aromat potraw, ale jeżeli pietruszkę sobie zaparzymy w postaci herbatki, tak naparu, tak jak powiedzmy, ja mam tutaj przy sobie napar, no nie jest z pietruszki, pokażę Państwu później, z czego on jest, to pietruszka używana w postaci naparu używana jest jak zioło. Czyli mamy jedną roślinę, którą używamy jako żywność, przyprawa, czyli posypana natka pietruszki i możemy używać jej jako zioło, jeżeli pijemy napar z liści pietruszki. Z tymi roślinami jest tak samo. Ja dzisiaj skupię się na wartościach odżywczych jako żywności, również jako przyprawy, ale nie jako działania fitoterapeutycznego. Tutaj jeszcze nie powiedziałam na początku, ja na końcu zostawię 15 minut na pytania, bo będę chciała Państwu, jeżeli oczywiście będą jakieś pytania, poodpowiadać, ale z czosnaczkiem tak, cudownie, że rośnie Pani czosnaczek jako chwast, bardzo cenna roślina zawierająca siarkę, doskonała przyprawa, którą możemy używać, nawet jeżeli nie mamy w pobliżu innej podobnej rośliny, czyli czosnku niedźwiedziego.
I tak, proszę Państwa, pierwsza roślina to jest, tak, w ogóle na zdjęciu macie Państwo mniszek lekarski i ta zupa, która jest na talerzu, jest to zupa pokrzywowa na bazie kaszy jaglanej. To jest taka moja troszkę popisówka, jeśli chodzi o warsztaty, ale podam Państwu może od razu przepis, bo to jest też, wiem, że duża zachęta do używania, żeby był jakiś przepis. Pokrzywę Państwo znacie, ona będzie za chwilkę omówiona, ale przy okazji tego talerza może to jest dobry moment. Ja, proszę Państwa, tylko na odrobinie dobrej jakości oleju podduszam cebulkę, dodaję do tego kaszę jaglaną, suchą, odrobinę to prażę razem, czyli tą kaszę jaglaną prażę z cebulą, do tego dolewam gorącej wody i zagotowuję tą kaszę razem z cebulą. W momencie, w którym kasza jest ugotowana, czyli mniej więcej po 15 minutach, dodaję do tego garść świeżej pokrzywy, pokrojonej, ale nie za drobno, czyli do gotowej, ugotowanej kaszy jaglanej dodaję garść pokrzywy i miksuję. I koniec. To jest zupa pokrzywowa na kaszy jaglanej. Chodzi o to, że samą pokrzywę wyłącznie tak naprawdę blanszuje, ona jest tylko sparzona tą gorącą wodą i jest to możliwość skorzystania z największej ilości witamin i minerałów z pokrzywy, a jednocześnie w przyjazny sposób i gwarantuję Państwu, że to jest też przyjazny sposób dla domowników, bo jak jest zupa zmiksowana, to jest powiedzmy coś zielonego i nie musimy dochodzić do tego, co tam jest w środku. I przechodzimy do pierwszej rośliny, którą mamy tutaj na zdjęciu. Jest to tasznik pospolity, Capsella bursa pastoris. Być może tasznika Państwo znacie jako roślinę, która na tej łodydze, która nie jest cała na zdjęciu, ma takie bardzo charakterystyczne łuszczynki w kształcie serduszek. To są takie owocki, serduszka. Te serduszka bardzo wiele, ja przynajmniej całe dzieciństwo te serduszka podjadałam, ale dzięki obecności tych serduszek Państwo tasznika rozpoznacie. Za to jadalne są oczywiście właśnie te owoce, jadalne są kwiaty tasznika i jadalne, proszę Państwa, przede wszystkim są liście. I te liście, jak widać, mogą być całkiem pokaźne i cała roślina tasznika, tak jak tutaj mamy na zdjęciu, może być po prostu składnikiem naszej surówki, ponieważ tasznika możemy jadać na surowo, te liście są podobne do rukoli i tak wiele osób je kojarzy, nie są twarde, nie są włókniste, nie są gorzkie, mają delikatny taki orzechowy smak, możemy po prostu świeże liście dokładnie opłukać wodą, drobno pokroić i z dressingiem po prostu zjeść jak rukolę. Oczywiście możemy też ją dodać do innej sałatki. Tasznik, proszę Państwa, zawiera rutynę, więc będzie wzmacniał Państwa naczynia krwionośne, jest ziołem też przeciwkrwotocznym, ale to w momencie, w którym go używamy dużo i troszeczkę w innej formie, jako żywność będzie Państwu dostarczał rutynę do organizmu, a także wapń, potas oraz witaminę C. I tej witaminy C, proszę Państwa, jest więcej niż w sałacie, podobnie jak i wapnia i potasu, czyli mamy roślinę o bardzo wysokiej wartości odżywczej, rosnącej w stanie naturalnym, znaną wielu osobom, ponieważ tasznik dzięki tym serduszkom jest naprawdę dobrze rozpoznawalny i rozetę liściową, którą mamy wyrastającą bezpośrednio z ziemi, po prostu możemy zjadać jak sałatę. Tasznik możemy też jeść na ciepło, może być doskonałym składnikiem różnych farszy albo właśnie zupy, ale ja zachęcam akurat przy taszniku do jedzenia go na surowo, bo po prostu jest smaczny i nawet znam osoby, które wolą go od rukoli, dzięki temu, że nie jest tak gorzki jak rukola. A jeśli chodzi o wartości odżywcze, to będzie miał on więcej ich niż i rukola, i sałata.
Pokrzywa zwyczajna, pokrzywa królowa majowa, wprawdzie maj już się skończył, ale pokrzywa jest też tą rośliną jedną z najlepiej znanych, jeśli chodzi o dzikie rośliny jadalne lub inaczej mówiąc chwasty. Ja bym chciała też to od słowo chwasty odczarować, po prostu chwasty wiemy czym są, ale niech nie kojarzą nam się źle. To są po prostu rośliny, które same się pchają do nas, żeby nam pomóc. Także po prostu chwasty są pozytywne, tak? Ponieważ same się do nas garną, że tak powiem, same nam wyrastają w ogrodzie i po prostu aż się proszą, żebyśmy sprawdzili, dlaczego te chwasty u nas się pojawiają. Więc to jest absolutnie pozytywne słowo, tylko musimy je odczarować. Pokrzywa zawiera żelazo, zawiera krzem, czyli będzie doskonała przy rekonwalescencji, przy wzmacnianiu naszego organizmu, wzmacnianiu jego odporności, ale także również, proszę Państwa, przy chorobach nowotworowych, przy występowaniu, czy właśnie przy rekonwalescencji, ponieważ tutaj bardzo ważnym i kluczowym pierwiastkiem jest krzem. A pokrzywa krzemu ma dużo i jest on w takich formach, w których będzie w niewielkiej ilości wchłaniany na surowo, jeżeli będziemy pokrzywę jeść na surowo, w większej ilości, jeżeli będziemy pokrzywę spożywali na ciepło, ponieważ ten kwas krzemowy zawarty w pokrzywie, on się uwolni i będzie lepiej dla nas przyswajalny w potrawach na ciepło. Czyli jeżeli Państwo zrobicie zupę pokrzywową, czy zrobicie na przykład jakiś farsz pokrzywy do naleśników, do pierogów, albo na przykład pesto z pokrzywy, zmiksowane, ale nie zachęcam do robienia pesto jednoskładnikowego, pokrzywowego, ponieważ pokrzywa jest do tego za mocna, ona ma zbyt intensywny smak. Ale na przykład możemy zrobić takie danie à la szpinak, właśnie na ciepło, i to danie à la szpinak, pokrzywę na ciepło, zjeść sobie z na przykład kalafiorem. Każda obróbka pokrzywy wpływa na to, że ona nie przestaje parzyć, czyli czy pokrzywę Państwo lekko sparzycie gorącą wodą, czy ją na przykład uprasujecie wałkiem, miażdżycie po prostu włoski parzące, które są na liściach i łodygach pokrzywy, więc możemy ją po prostu zgnieść i wtedy pokrzywa też nas nie będzie parzyła. Czy tak jak na zdjęciu, to jest propozycja zielonego koktajlu lub soku w postaci dodania do pokrzywy jabłka, albo odwrotnie, do jabłka możemy dodać pokrzywę. Czy to będzie sok z pokrzywą, czy to będzie koktajl, to mamy wspaniałe, bardzo energetyzujące danie. Oprócz tego, że pokrzywa zawiera krzem i żelazo, zawiera także witaminę A, witaminę C i witaminę E, czyli witaminę młodości. Jadalne także są nasiona pokrzywy oraz korzenie. Jeżeli chodzi o nasiona, to jest ważne, ponieważ w tym momencie pokrzywa już często na różnych stanowiskach zakwita, czyli pojawiają się takie drobne, na niteczkach jakby zwisające kwiaty. Te kwiaty możemy jadać pokrzywy, jeżeli pojawią się nasiona, to też możemy je jadać. I tutaj też taka informacja, no bo wiemy, to już wszyscy wiemy, że najcenniejsza jest pokrzywa majowa, ale najcenniejsza jest w liściach w maju, jeżeli chodzi o zioło. Jeżeli Państwo chcecie jeść pokrzywę, to możemy jeść ją cały rok, tylko im później będziemy ją zjadać, im będzie pokrzywa starsza, to tym te liście będą po prostu suchsze i takie bardziej włókniste. Ale wtedy wystarczy ją drobno pokroić i właśnie zjeść na przykład à la szpinak na ciepło. Czy jeżeli ją zmiksujemy na przykład w tej zupie, o której powiedziałam przed chwilą, to również nie bardzo nam te trochę starsze liście będą przeszkadzały. Za to zawsze jest tak, że jeżeli roślina zakwita, to tę największą swoją moc i substancji aktywnych i żywotności przekazuje ona do tych organów, które kwitną, czyli do kwiatów, czy potem do nasion. Dlatego
uznaje się, i tak jest również udowodnione w badaniach, że najwięcej wartości odżywczych ma pokrzywa, zanim zakwitnie. Ale jako jedzenie absolutnie możecie Państwo ją jeść przez cały rok, kiedy tylko jest dostępna. Szczególnie jak pokrzywa się skosi, ona pięknie odrasta, jak każdy chwast, i również możemy ją ponownie zagospodarowywać. Gdybyście mieli Państwo jeść pokrzywę codziennie, do czego tak nie do końca zachęcam, to wolno Wam to jeść maksymalnie 2 tygodnie, dlatego że pokrzywa jest naprawdę silnym ziołem i może troszeczkę jakby przesterować organizm. Więc zachęcam do używania tych roślin na takim... po prostu jak zwykłą żywność, czyli nie codziennie. No nie jemy codziennie kalafiora, czy nie jemy codziennie brukselki. Tak samo te rośliny po prostu jadajmy sobie kilka razy w tygodniu, ale niekoniecznie codziennie, bo one są po prostu bardzo mocne. Kolejne zioło to jest, proszę Państwa, mniszek lekarski. Mniszek lekarski coraz bardziej znany, przede wszystkim dlatego, że w kwietniu i w maju potężnie kwitnie i wszystkie łąki i nieskorzałe trawniki kwitną nam na żółto. I mniszek lekarski jest bardzo ciekawą rośliną, która jest jadalna w całości, czyli wszystkie jej części, które Państwo znacie, również z dzieciństwa, mogą być używane jako jedzenie. Więc kwiaty, które były poprzednio w zupie pokrzywowej, też można jadać. Na zdjęciu mamy słoiczek z kwiatami mniszka, które ja kiszę. Również kiszę te pączki, które leżą obok słoiczka. Jest to bardzo ciekawa przekąska, no też do ozdoby, czy właśnie do dosmaczenia sałatki. Jadalne są łodygi kwiatowe mniszka lekarskiego. Jadalne są oczywiście liście, a także korzeń. Jeżeli chodzi o wartości, to generalnie mniszek zawiera bardzo dużo witaminy C, zawiera troszeczkę różnych śluzów, niewiele, ale też zawiera. Zawiera potas, magnez i fosfor, i wszystkie te składniki w mniszku lekarskim występują w większej ilości niż w sałacie siewnej. I jeszcze korzeń, który zawiera inulinę. I korzeń mniszka jest doskonałym surowcem, który możemy dodawać sobie do zup, nawet w takiej formie, że dodajecie Państwo kawałek korzenia mniszka do zupy, on się po prostu wygotuje. Nie musicie nawet go potem zjadać, po prostu zupa będzie wzbogacona tymi wartościami, które są w mniszku lekarskim. Podobnie możemy dodawać do zupy korzenie łupianu i kłącze perzu. Tych roślin dwóch nie ma na slajdzie, ale to jest taka trójca korzeni naszych, polskich, o wyjątkowych właściwościach, które regulują poziom cukru, zawierają właśnie tą inulinę i są bardzo odżywcze. I kłącze perzu, korzeń łopianu i korzeń mniszka możemy razem spożywać. Możemy takie korzenie oczywiście kupić sobie w sklepie zielarskim, ale tutaj zachęcam do własnych zbiorów. Przy okazji to kłącze perzu, kiedy pozyskujemy? No pozyskujemy pieląc ogródek. Więc jeżeli macie Państwo perz w ogrodzie, to po prostu przy okazji prac ogrodowych po prostu nie wyrzucajcie tych kłączy, organów podziemnych, tylko należy je wyczyścić z piasku, pokroić, wysuszyć i możecie pić to jako herbatkę, możecie również zmielić kłącze perzu na mąkę i używać jako dodatek do różnego rodzaju potraw mącznych. W każdym razie wszystkie te trzy korzenie razem funkcjonują doskonale. Również każdy z nich zawiera inulinę, czyli inulinę, która będzie wpływała na pracę jelit, na to, że bakterie jelitowe będą miały doskonałą pożywkę do rozwijania się i do lepszego trawienia pokarmów. Dlatego też właśnie produkuje się różnego rodzaju mieszanki prebiotyczne, w których łączy się sproszkowany i korzeń łopianu, korzeń mniszka i kłącze perzu. A Państwo możecie zrobić to sami, bo mówię, perz przy okazji pielenia ogródka, korzeń łopianu, no to już trzeba specjalnie sobie wykopać gdzieś przy okazji jakiegoś spaceru, a mniszek lekarski
jest dostępny cały rok na trawnikach lub czasami też na grządkach. Zachęcam także do liści mniszka, do jedzenia liści mniszka. Ja tutaj jako przykład, który pomaga nam skojarzyć, kiedy ten mniszek jest wskazany. Proszę Państwa, Francuzki jadają liście mniszka i dlatego mają taką piękną cerę i są długo młode, w sensie cery, tak, że mają długo, ta uroda jakby Francuzek taka nawet no, nie z legend, tak, bo tak faktycznie jest, jest taka znana w opowieściach, tak, że Francuzki są piękne bardzo długo, a ja powtarzam, że są piękne, ponieważ jadają liście mniszka, ponieważ liście mniszka regenerują i oczyszczają wątrobę, zawierają dużo substancji gorzkich, które wpływają właśnie na tą prawidłową pracę wątroby. A jeżeli nasza wątroba pracuje prawidłowo, to i cera również jest bardziej zdrowa i atrakcyjna i dłużej zachowujemy urodę. Także jeżeli komuś liście, dla kogoś liście mniszka są gorzkie, to warto przekonać się do nich właśnie tym, że jadają je Francuzki i są piękniejsze. Liście mniszka będą mniej gorzkie, jeżeli je Państwo zblanszują, czyli właśnie poddadzą takiej dwuminutowej obróbce termicznej w postaci wyłącznie zamoczenia tych liści w gorącej wodzie i po tych dwóch minutach mniszek traci trochę goryczki. A druga metoda to jest wymoczenie przez 10 minut w wodzie z solą, ponieważ słona woda też będzie wyciągała nadmiar goryczy z liści mniszka. On dalej będzie gorzki, ale o wiele jakby łatwiej będzie nam go zjadać. A znowu mniszek lekarski jest też rośliną, którą ciężko jest z czymkolwiek pomylić i tutaj też bym chciała przekonać Państwa, że bardzo Wam będzie ciężko pomylić mniszek z mleczem warzywnym, bo to wszędzie się pokazuje w przestrzeni tej internetowej, ponieważ mlecz kwitnie zupełnie w innym momencie, on nie kwitnie, proszę Państwa, w kwietniu ani w maju i mlecz nie ma pustej łodygi jak mniszek lekarski. Łodyga mniszka lekarskiego jest pusta w środku, jak słomka do picia napojów zimnych, a mlecz ma łodygę, która jest pełna. I ja jestem przekonana, że Państwo wszyscy doskonale wiecie, jak wygląda mniszek lekarski, tylko czasami nas tutaj wprowadzają w błąd w przestrzeni internetowej po prostu. Ale mniszek możemy jadać, proszę Państwa, kwiaty, pączki, łodygi, liście i korzeń. I cała roślina będzie dla nas działała regenerująco i bardzo odżywczo. Następną, bo mamy tutaj tak, jest krwawnik pospolity. A, tylko na zdjęciu, proszę Państwa, nie jest krwawnik. Na zdjęciu, proszę Państwa, jest bluszczyk kurdybanek i to jest moja pomyłka, ale przy okazji zobaczycie Państwo, jak wygląda jedna z moich ulubionych roślin, właśnie bluszczyk kurdybanek. Bluszczyk kurdybanek to jest powszechny chwast, na niektórych terenach Polski tutaj walczą z nimi na trawnikach, a on jest przepiękną rośliną okrywową, która właśnie pozwala tych trawników nie kosić. I bluszczyk kurdybanek dawniej był używany jako przyprawa w dawnej Polsce. Z bluszczyka kurdybanka pił herbatkę namiętnie król Jan III Sobieski. On działa na organizm detoksykująco, oczyszcza krew, usuwa z organizmu nadmiar szkodliwych produktów przemiany materii. Przy okazji ma piękny aromat taki pomiędzy majerankiem a miętą, to jest taki, no, ciężko z czymś jest to porównać, bo to jest po prostu zapach bluszczyka kurdybanka i możemy go używać jak przyprawy, czyli jak pietruszkę, możemy sobie drobno pokroić, posypać potrawę, lepiej będziemy trawić, ponieważ bluszczyk kurdybanek wpływa na poprawę procesów trawienia, lepiej będziemy oczyszczać i detoksykować nasz organizm, a przy okazji, proszę Państwa, ten bluszczyk jest bardzo bezpiecznym ziołem, czyli tutaj nie ma możliwości, żebyśmy go przedawkowali. Krwawnik pospolity, który jest na napisie, a nie na zdjęciu, za co bardzo przepraszam, również używany jest jako przyprawa, ponieważ jest to dość silne zioło, ale jest aromatycznym, gorzkim ziołem poprawiającym trawienie. I jeżeli mamy potrzebę do właśnie wsparcia trawienia, szczególnie kiedy mamy z wątrobą jakieś problemy, albo jadamy na przykład potrawy smażone,
które wiemy, że nam nie służą, ale my je lubimy, to warto właśnie jako przyprawy używać świeżego, drobno posiekanego krwawnika, który będzie wpływał na nasze trawienie. Tomku, lepszy jest bluszczyk, bardziej aromatyczny jest z miejsc nasłonecznionych, bo on ma więcej aromatu, również często ma liście takie bardziej fioletowo wybarwione, za to oczywiście, jeżeli spotkacie bluszczyk z miejsc cienistych, również używamy. To jako jedzenie ważne, żebyśmy go w ogóle używali, a nie szukali specjalnie miejsc zasłonecznionych. Jeżeli będzie taki, super, ale po prostu warto, żeby jadać i ten bluszczyk, i ten bluszczyk, czyli i z miejsc zasłonecznionych, i z miejsc ciemniejszych. Babka zwyczajna, moja ulubiona, jeżeli chodzi o wprowadzanie do żywienia właśnie dzikich roślin jadalnych, dlatego że liście babki w cieście, proszę Państwa, są potrawą, którą zjada każdy. Ja robię te liście w cieście z mąki z ciecierzycy, czyli nie w mące pszennej, ponieważ staram się jej w ogóle nie używać. Mąkę z ciecierzycy namaczam z wodą, w proporcji 1:1, to już jest bardzo znany przepis i w takiej namoczonej, czy w cieście z mąki z ciecierzycy po prostu maczam liście i smażę. To takie zło, czyli smażę, tak? Ale jeżeli jadamy to raz na jakiś czas, jadamy jako przekąskę, to lepiej, proszę Państwa, zjeść taką babkę usmażoną, niż wcale jej nie zjeść. Dlatego, że babka zawiera, proszę Państwa, śluzy, zawiera również krzem, kwas krzemowy, czyli kwas, który, czyli krzemionkę, która będzie regenerowała nasz organizm bardzo potężnie, zawiera potas, magnez, cynk. Oraz zawiera witaminę C i witaminę B. Ja tu mam ściągę, żeby wszystko ważne Państwu powiedzieć. Więc również babki zawierają witaminy z grupy B. Z liści babki możemy robić także bigosy w taki sposób, że Państwo drobno kroicie sobie liście babki w poprzek tych włókienek, żeby nam te włókna nie przeszkadzały przy gryzieniu i po prostu przygotujemy to tak samo jak bigos, czyli najpierw sobie dusimy cebulkę, dodajemy liście babki, podlewamy wodą, możemy dodać oczywiście czosnek, przyprawy i gwarantuję, że taki bigos z babki zwyczajnej czy lancetowatej jest następnego dnia lepszy niż pierwszego, jak każdy bigos. Także można robić z liści babki kimchi, można babkę kisić. I to kimchi będzie też takie lekko śluzowe, podobnie jak takie prawdziwe kimchi, dlatego że babki zawierają śluzy. Czy babka zwyczajna, czy babka lancetowata w liściach zawiera substancje śluzowe i to jest o tyle istotne, że babki będą łagodziły wszelkie zmiany, które mamy w przewodzie pokarmowym. Czyli jeżeli mamy problemy ze śluzówką przewodu pokarmowego z różnych powodów, to na przykład zwykły napar z liści babki będzie nam te zmiany łagodził. Podobnie jeżeli zjemy sobie potrawę, właśnie ten bigosik z liści babki, to również on będzie miał działanie łagodzące na przewód pokarmowy. Oprócz tego, że dostarczymy sobie witaminy z grupy B, czy właśnie ten krzem, cynk i potas, to również będzie ona działała łagodząco na przewód pokarmowy. To jest ważne, to powtarzam 2-3 razy, ale jakby czasami nie bierzemy pod uwagę, że te rośliny mogą mieć takie właśnie ekstra działanie, jak bardzo pozytywne działanie na nasz przewód pokarmowy i jego śluzówkę. Bluszczyk kurdybanek Państwu już omówiłam, zachęcam, żeby sobie poszukać w terenie właśnie bluszczyka. Ma listki serduszkowe i dlatego bluszczyk, ponieważ jak będziemy ciągnęli tą łodygę, to ona się płoży, tak? Bluszczyk kurdybanek ma taką formę wzrostu, że on jest płożący. W niektórych miejscach się podnosi do góry, a jak Państwo rozetrą sobie w dłoniach listek bluszczyka kurdybanka,
to jest bardzo intensywny, taki ziołowy, przyjemny aromat. Także tutaj ciężko jest go z czymkolwiek pomylić. Moja ulubiona roślina, roślina mocy moja, to jest, proszę Państwa, podagrycznik pospolity, Egopodium podagraria, roślina, która rośnie absolutnie powszechnie jako taki zwykły chwast w ogrodach, często w miejscach cienistych, pod krzewami, pod drzewami, wchodzi na ogrody, jest powszechnie tępiony i stąd go bardzo dobrze znają ogrodnicy, ponieważ podagrycznika jest ciężko usunąć z ogrodów przez jego korzenie, takie rozłogi, które się ciągną, on sobie w ziemi bardzo ładnie rozrasta i nawet jeżeli zostaje centymetr korzenia podagrycznika, to on i tak odrośnie. Na całe szczęście. Bardzo proszę wszystkie osoby, które kiedykolwiek tępiły podagrycznika, żeby się z nim zaprzyjaźniły, ponieważ jest to wyjątkowa roślina, która nie ma żadnych właściwości negatywnych, czyli podagrycznika, proszę Państwa, nie można przydawkować. Można go zjadać codziennie, na ciepło, na surowo. Na surowo lepszy jest świeży i młody, właśnie w takiej formie, w której tutaj Państwo widzicie. Za to na ciepło z większych liści możemy jadać łodygi. Co jest ważne? Podagrycznik, proszę Państwa, oprócz tego, że zawiera potas, magnez, mangan, wapń, cynk i miedź, zawiera także bor. Czyli pierwiastek śladowy, który jest dość rzadki. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy stawowe, wiedzą, mam nadzieję, że bardzo często problemy stawowe się wiążą z niedoborami boru, a spożywanie podagrycznika te niedobory boru uzupełnia. Przy okazji podagrycznik usuwa z organizmu nadmiar kwasu moczowego i dlatego też jest szczególnie polecany wszystkim osobom, które mają problemy stawowe właśnie. Ale proszę Państwa, podagrycznik również ma wielki potencjał antyoksydacyjny i będzie działał także przeciwnowotworowo. W sensie to nie jest roślina, która może nas z jakiejś choroby tego rodzaju wyleczyć, ale będzie on wspierał organizm w odporności przeciwko chorobom nowotworowym, a także będzie nam pomagał w wychodzeniu z nich, nie wykazując interakcji. To jest roślina, która jest bezpieczna. Tak, pesto z podagrycznika, bardzo się cieszę. Ja zaraz Państwu podam przepis na koniec właśnie na pesto z podagrycznika. To jest taki też top, mój hit spotkań ze mną właśnie, że zawsze robimy pesto z podagrycznika. Podagrycznika należy zmiksować z orzechami włoskimi lub słonecznikiem, olejem, najlepiej olejem z lnianki, albo olejem z orzechów włoskich, dodać do tego trochę naturalnego octu, albo soku z cytryny, ząbek czosnku, sól i pieprz. Czyli podagrycznik, orzechy włoskie, olej z lnianki, sól, pieprz, czosnek i trochę octu. Ja zawsze dodaję do pesto z podagrycznika albo właśnie naturalny ocet. Najczęściej jest to ocet z podagrycznika, albo dodaję sok z cytryny, bo taki lekko zakwaszony, on zdecydowanie smakuje lepiej. Orzechy włoskie, ponieważ zawierają dużo kwasów omega-3, które są dla nas niezbędne, jeżeli mamy jakiekolwiek stany zapalne w organizmie. Olej z lnianki, ponieważ również zawiera te kwasy omega-3 i przedłuża trwałość właśnie pesto z podagrycznika, a przy okazji dobrze smakuje razem z tym pesto, ale właśnie z lnianki, czyli olej rydzowy, nie olej lniany, bo olej lniany w pesto może być troszeczkę za intensywny. Olej lniany należy po prostu jadać w innych potrawach. I podagrycznik, proszę Państwa, bardzo proszę, żebyście sobie znaleźli, spróbowali, ma wielki potencjał antyoksydacyjny i będzie poprawiał wydolność naszego organizmu i też przyspieszał właśnie usuwanie szkodliwych różnego rodzaju produktów. Stokotka pospolita, to tylko po prostu Państwu powiem, że jest jadalna, tak? Ona zawiera także, co zawiera stokrotka, potas, wapń, magnez, żelazo, witaminę A i C.
Stokrotki na szczęście wszyscy znamy, jadalne są wszystkie formy, czyli i formy ogrodowe, te na różowo kwitnące, te większe, ozdobne, też są jadalne, więc można spokojnie sobie ozdabiać kanapki czy sałatki stokrotkami i również je zjadać. One też detoksykują organizm. Stokrotki są oczyszczające krew. Także oprócz tego, że są piękne, są surowcem zielarskim, także są cennym jedzeniem. Z liści stokrotek można robić również surówki. Problem jest tylko taki, że potrzebujemy stado krasnoludków, żeby z tych malutkich listków stokrotek uzbierać tyle, żeby zrobić z nich surówkę. Ale spokojnie, nawet jeżeli damy kilka listków, proszę Państwa, do sałatki i one nawet nie zmienią nam smaku, to i tak my skorzystamy z tych bardzo cennych wartości, które w nich są zawarte. Gwiazdnica pospolita, ostatnia roślina, za chwileczkę sesja pytań, to jest roślina, którą jadamy na ciepło, ponieważ zawiera saponiny, więc albo jadamy ją w zupie, albo ją jadamy po zblanszowaniu gorącą wodą, za to także zawiera i krzem, i witaminę C, i zawiera substancje również oczyszczające organizm. A przy okazji gwiazdnica rośnie, proszę Państwa, od stycznia do grudnia, czyli możemy jadać ją cały rok. To jest też bardzo ważne, bo często nam się kojarzy, że te dzikie rośliny jadalne są tylko latem, a to jest nieprawda. Z tych wszystkich roślin, które podałam Państwu dzisiaj, można przyrządzić zupę razem i to będzie zupa mocy, ponieważ ona dostarczy Państwu potężny komplet soli mineralnych, witamin, właśnie krzemu rozpuszczonego, bo jeżeli to będzie zupa ugotowana przynajmniej te 15 minut, to Państwo skorzystacie z całego krzemu, który jest w tych surowcach podany, zawarty i naprawdę będziecie dobrze odżywieni. Z dodatkiem na przykład kaszy jaglanej, która jest najzdrowszą polską kaszą, polskim złotem, również z wysoką zawartością krzemu. Dlatego taka zupa będzie nas bardzo dobrze wzmacniała, a przy okazji to jest taka zachęta do w ogóle używania właśnie tych dzikich roślin. Teraz zapraszam Państwa do pytań, jeżeli w ogóle jakieś są pytania, to chętnie Państwu odpowiem. Ja prowadzę na mediach społecznościowych działania pod nazwą Dzicze Jemy, to jest mój profil Dzicze Jemy. Tam, proszę Państwa, czasami publikuję coś o roślinach, można sobie w historii sprawdzić, o jakich roślinach pisałam, jakie rośliny przyrządzam. Także prowadzę warsztaty takie w naturze z rozpoznawania ziół, roślin z dzikiej kuchni, czyli właśnie z gotowania, z tych roślin, które Państwu pokazałam. Po prostu uczę, jak je w taki bardzo przyjazny sposób wprowadzić do codziennej kuchni i takiej normalnej kuchni, czyli niekoniecznie to musi być kuchnia ogniskowa, tylko po prostu zwykła kuchnia, jaką Państwo macie w swoich domach. Także serdecznie Państwa zapraszam. Powiem tak, czy można zbierać pokrzywy rosnące w pobliżu szamba? Zależy, jakie macie Państwo szambo, bo jeżeli szambo jest szczelne i zabezpieczone, no to ono nie będzie, pokrzywy nie będą sięgały swoimi korzeniami do tego, co może z tego szamba wychodzić. To jest kwestia tego, jakie jest szambo, po prostu. Jeżeli macie Państwo przydomową oczyszczalnię ścieków i na przykład tam używacie oczywiście wszystkich bakterii, które rozkładają te substancje, ja bym tak na samej oczyszczalni niekoniecznie zbierała, raczej w takim oddaleniu przynajmniej metr czy dwa. Ale tak mówię, jeżeli chodzi o szambo, to po prostu zależy, jak jest zrobione. Pani Hanno, czy można krwawnik z czymś pomylić? To jest trudne pytanie, dlatego że okazuje się, że jak obserwuję sobie swoich warsztatowiczów, to mylimy rośliny w sposób, którego ja nie jestem w stanie przewidzieć. Jak dla mnie, ja nie pomylę krwawnika z niczym. Liście są bardzo charakterystyczne, ponieważ są drobne, takie są drobne, rozgałęzione, ale jeżeli nie znamy krwawnika, to możemy go pomylić. Ja spotkałam się na przykład z tym, że ktoś pomylił krwawnik z
pięciornikiem gęsim, który jest zupełnie inny, tak? Więc i ma zupełnie inny kolor. Także dla wsparcia na początek zachęcam, żebyście Państwo jako element nauki ziół, nie jako podstawa, ale jako element, korzystali sobie z aplikacji internetowych do rozpoznawania ziół. To może być Flora Incognita, może być to PlantNet, albo może być to nawet takie to okienko Google'a, ale raczej Flora Incognita, bo ona również lokalizuje rośliny. Oczywiście nie chodzi o to, żeby to była Państwa jedyne źródło, bo aplikacja też się myli, ale jeżeli Państwo weźmiecie sobie i książkę, i aplikację, i jeszcze kogoś, kto Wam to będzie mówił, to będzie większa szansa, że się tych roślin nauczycie. Aniu, czy żółtlicę można na surowo, ale w niewielkich ilościach? Ona tam zawiera chyba jakieś saponiny też, więc ja żółtlicę zjadam czasami kwiatki na surowo, bo po prostu uwielbiam kwiatki na surowo w żółtlicy jeść, ponieważ smakują słonecznikiem, ale raczej się ją spożywa na ciepło, też przez konsystencję, bo ona ma takie włoski, które nie są zbyt przyjazne, że jeżeli tylko będziemy je zjadać na surowo. Ale w niewielkich ilościach absolutnie można. Czy powiem tak, Pani Beato, czy pokrzywę gotować 15 minut dla uzyskania krzemu, czy tylko wrzucić na koniec? Ja bym po prostu pokrzywę używała w różny sposób. Czyli robiła sobie zupę i wrzucała na koniec i miksowała, bo wtedy korzystamy z chlorofilu, z witaminy C, z innych witamin, a jeżeli chodzi nam o krzem, to po prostu oprócz tego możemy sobie po prostu zagotować pokrzywę. Chociaż źródła krzemu jeszcze są inne, tak jak te, które omówiłam Państwu dzisiaj, doskonałym źródłem krzemu jest także przytulia. Czy to będzie przytulia czepna, czy przytulia właściwa, to przytulie na krzem też są doskonałe i tam możemy je gotować około 10 minut i też skorzystamy z krzemu. Pani Klaudio, czy można zbierać zioła i inne orzechy włoskie w pobliżu rzek i kanałów wodnych? No tak, bo to jest natura, my żyjemy w tych miejscach, tak? Ryzyko substancji toksycznych, które są w rzekach, zawsze jest, ale my żyjemy z tymi substancjami. Nie jesteśmy w stanie się oddzielić od tego w taki sposób, że będziemy w zupełnie zdrowym miejscu, bo takich po prostu na tą chwilę już nie ma, przynajmniej jak jesteśmy na terenie Polski. Zawsze mogą się pojawić jakieś zanieczyszczenia, ale musimy też wiedzieć na przykład, czy przy tym tej rzece nie ma nieopodal jakiejś fabryki, która na przykład przypadkiem oddaje tam jakieś swoje zanieczyszczenia i właśnie szamba do wody. No takie ryzyko jest zawsze, ale niestety w żywności, którą kupujemy, to ryzyko także jest, ponieważ pola uprawne są niedaleko dróg, są przy fabrykach, nie mamy możliwości tego po prostu uniknąć. Ważne, żeby nie obciążać organizmu składnikami, które będą nam przeszkadzały w usuwaniu tych też no, szkodliwych zawartości w roślinach. Marto, jak zamagazynować podagrycznik na zimę? Można go ukisić, można zrobić pesto i zapasteryzować. Takie pasteryzowane pesto też będzie dobre. Jeżeli chodzi o mrożenie, to ja jestem troszeczkę przeciwko mrożeniu, bo po prostu ja nie mam takiej lodówki, żebym chciała, mogła zamrozić to wszystko, co chcę zamrozić. Ja jestem za kiszonkami, dlatego że kiszonki będą Wam dostarczały dodatkowo wszelkie bakterie, które wspierają pracę jelit. I na przykład można kisić ogonki podagrycznika w solance, ja tak robię, że ogonki podagrycznika kiszę jak ogórki, czyli w słonej wodzie, a liście podagrycznika jak kapustę, czyli tylko po prostu z solą, tak? Czyli mamy jedną roślinę i możemy różne części tej rośliny w różny sposób kisić. Jak do smaku, Pani Izo, do smaku krwawnik można pić z pokrzywą, można pić z liśćmi pięciornika. Ja tu na przykład dzisiaj mam, obiecałam, że pokażę zioła. Naprawdę na szybko nawet ich nie pokroiłam,
Zachęcam do krojenia ceramicznym nożem. Mam tu pokrzywę, liście pięciornika gęsiego, liście mniszka i bluszczyka kurdybanka. To zbieram z pod progu swojego domu, tutaj gdzie mieszkam, i po prostu parzę gorącą wodą i to jest moja herbatka taka południowa, wzmacniająca. I taki dzbanek jeden dziennie sobie wypijam, ale też nie więcej. I z pokrzywą zawsze, jeżeli ją piję kilka dni codziennie, to potem robię przerwę. Krwawnik też jest dobry z miętą. Krwawnik też pasuje do pokrzywy, ale absolutnie top to jest bluszczyk kurdybanek. I bluszczyk kurdybanek z krwawnikiem też będzie świetnie pasował w herbatce. Nasiona i liście bylicy. Nasiona jako przyprawę, czyli po prostu posypujemy sobie potrawy albo dodajemy do gotowania, na przykład do dań warzywnych. Liście bylicy możemy też używać jako przyprawę. Bylica jest dość intensywna i momentami gorzka, więc ja nie używam jej jako żywności typowej, tylko raczej używam jako przyprawy. Czyli po prostu sobie najczęściej robię sole ziołowe, czyli świeżą bylicę z nasionami i z liśćmi ucieram z solą i tej soli po prostu używam jako przyprawy. Także tak używam bylicę. Zależy Pani Hanno z tymi stokrotkami, co Pani z nimi chce zrobić, bo one może Pani je trzymać do momentu, aż Pani je po prostu zje, tak? Bo ja stokrotki kiszę, czyli one są ukiszone w solance. Można stokrotki po prostu macerować w occie i już po tygodniu możemy je zjadać, ale może Pani spokojnie też zjadać je za rok, ponieważ rzeczy, które są zakonserwowane octem, też się nie starzeją tak naprawdę, ponieważ ocet właśnie je konserwuje. Tak, Tomku, nagietek jest jadalny na surowo i możemy płatki nagietka, czy całe główki nagietka jadać na surowo. Liście nagietka są trochę niesmaczne, jeśli chodzi o jadanie na surowo, bo są dość intensywne, ale możemy też używać ich jako przyprawy, czy jako składnika potraw takich wieloskładnikowych, czyli tam, gdzie mamy różne liście, możemy też dodać jako dodatek smakowy właśnie liście nagietka. Aksamitka jest też na surowo jadalna, jest cudowną przyprawą. Kwiaty, płatki aksamitki możemy suszyć i używać jako namiastkę szafranu. Zawiera także luteinę aksamitka, zresztą w ogóle jest luteina produkowana przemysłowo właśnie z aksamitek, więc jest to bardzo cenne zioło. I ja z płatków aksamitek robiłam ocet. Generalnie jest tak, że jeżeli robimy ocet ze stokrotek, to ja bym usuwała matkę, bo to jeżeli chodzi Pani o to, że musi Pani mi napisać, czy Pani robi ocet ze stokrotek, czy Pani maceruje stokrotki w occie, bo to są dwie różne rzeczy. Za to chodzi o to, że po 6 tygodniach, jak zlewam ocet, to usuwam matkę i odcedzam rośliny, odcedzam surowiec, dlatego że matka przetrzymywana dłużej będzie wypijała ocet. Także trzeba to rozdzielić i po prostu mieć czysty, czysty ocet bez matki i bez zioła w butelce. Ale chodzi mi o to, czy Pani go robi ze stokrotek, czy Pani maceruje stokrotki, bo to są dwie różne rzeczy. Ze stokrotek ocet po 6 tygodniach należy zdjąć matkę, należy odcedzić roślinki i przechowywać w szczelnie zamkniętych butelkach, żeby tam się nie gromadziło także powietrze, bo wtedy ocet będzie dalej pracował. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Czuję się zaszczycona zaproszeniem przez Fundację Bądź Małgosi Braunek. I bardzo mi miło, że mogłam z Państwem porozmawiać. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tej wiedzy, że poczuliście się zachęceni do tego, żeby jadać chwasty, jadać dzikie rośliny jadalne, ponieważ tam jest ogromny potencjał odżywczy, z którego nasze organizmy mogą korzystać w wiele lepszy sposób niż z
suplementów, tak? Niech takie rośliny będą dla Państwa po prostu wysoko odżywczą żywnością funkcjonalną, która po prostu będzie wspierała Wasze zdrowie. Także ja bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ mam taką możliwość, to zapraszam Państwa do mnie na warsztaty, czasami prowadzę również webinary i inne formy przekazywania tej wiedzy, która uważam, że w obecnych czasach jest bardzo istotna. Także dziękuję serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia.